Witam wszystkich. Na samym wstępie chciałbym Was zaprosić 1 czerwca do hali Morsir w Zabrzu na galę DSF Kickboxing Challenge, gdzie będę się mierzył z Michałem Kitą, pewnie go znacie z HSW. No ale ta moczuga pokaże prawdziwą wojnę. Witam wszystkich, tu Flintstone. W dzisiejszym odcinku nauczymy się, jak się napierdalać. Witam wszystkich, tu Flintstone. Niektórzy mnie znają, niektórzy nie. Dzisiaj zaczniemy sobie ciosy podwrotkowe. Jeśli nie widziałeś, proszę sobie wrócić do wcześniejszych filmików. A więc stajemy w pozycji. Jestem praworęczny, więc stajemy w lewej pozycji. Stajemy sobie. Skręcamy bark oraz nogę. Wychodzimy z ciosem do góry. Jak widzicie, rękę mam lekko u góry i lekko do przodu, żeby nie było tak jak na filmach Rocky Balboa, że gdzieś bijecie te ciosy w kosmos. No, skręcamy się lekko do przodu, lekko do góry. Hop. Jak widzicie, szczęka cały czas jest przy twarzy. Robimy skręt. Hop. Widzicie, jak mam brodę cały czas mam przy klatce piersiowej, żeby nikt nas nie uderzył, bo to jest najczęstszy błąd, kiedy ludzie biją ten cios, że odsuwają się z brodą do tyłu. Czyli robią hop i tu cali są wysunięci, łatwo ich trafić na szczękę. A jak wiecie, to jest chwila, moment i będziecie na deskach. Więc pamiętajcie, broda przy klatce, hop. Widzicie, tutaj jestem cały zasłonięty barkiem, ręką. A więc na koniec filmiku zrobimy sobie oczywiście akcję z ciosem podwrotkowym. Zrobię jedną z moich ulubionych akcji, a więc jedziemy. Zrobię najpierw powoli, robimy lewy prosty, prawy prosty, lewy sierp, prawy podwrotkowy. I jedziemy. Hop, 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 hop. Jak widzicie, cały czas jestem zasłonięty. Hop, 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 hop. A więc na koniec poproszę o komentarze pod filmikiem, na obserwowanie mojego Instagrama oraz konta na YouTubie. I jak nie dacie żadnego suba, to rzucam się do tego jeziora i kończę z YouTubem. Dawajcie suby, bo lecę. Aaaa!